No dzień dobry, zapraszam Państwa na czytelnicze podsumowanie sierpnia oczywiście. Opowiem Wam dzisiaj o trzech książkach, które przeczytałam w sierpniu. Nie, to nie jest prawda. Ja przeczytałam jedną książkę. Dwie książki prawie przeczytałam. Muszę się Wam przyznać, że sierpień, ponieważ przez 2 tygodnie byłam na wakacjach, jest dla mnie bardziej miesiącem takich wybitnych produkcji filmowych, jak teraz oglądam Selling Sunset, zresztą polecone przez Was na Instagramie, ale wcześniej serię 2 sezony Kardashianek czy Wives of Beverly Hills, także chciałabym tutaj niniejszym rozbić jakieś takie wyobrażenie o mnie, które mam wrażenie często macie, że ja otaczam się wyłącznie wybitnymi dziełami. Bynajmniej nie popkultury, ale właśnie kultury wysokiej i najwyższej. Nie, to nie jest prawda. Ale przejdźmy do książek, bo na szczęście to o nich będziemy rozmawiać. Książką, którą przeczytałam w sierpniu rzeczywiście od samego początku do samego końca, jest ta powieść Stefana Chwina, Hahnemann. Dużo mam emocji wokół tego tytułu, też dlatego, że jest to powieść, która w moim domu rodzinnym funkcjonowała, że ja o niej wiedziałam, albo w moim domu rodzinnym, albo wśród moich koleżanek, w każdym bądź razie, wiele lat temu już wiedziałam, że powinnam, czy chciałabym przeczytać tę książkę. Miałam ją jakoś w głowie i na swojej liście czytelniczej, ale ciągle nie było okazji. No i tu nagle, ni stąd, ni zowąd, na moje 30. urodziny dostałam od mojej znajomej właśnie tę książkę. Powiedzieć, że to jest kawał dobrej literatury, to nic nie powiedzieć. Ale nie jest to literatura lekka ani łatwa, szczególnie z moim takim stanem sierpniowym psychicznym, właśnie oglądania jakichś głupot totalnych na Netflixie, żeby chyba zresetować swój umysł. Ta powieść była dla mnie wyzwaniem, bo naprawdę wymaga skupienia się, ale o czym ona jest? Możemy chyba uznać, że głównym bohaterem tej książki jest tytułowy Hahnemann. To jest jego nazwisko. To gdańszczanin pochodzenia niemieckiego, czyli Niemiec i gdańszczanin. A co bardzo ciekawe, no książka dzieje się w ogóle, powiedzmy, w latach 30. Już są jakieś początki. Na pewno przede wszystkim koniec II wojny światowej i początki PRL-u, ten jakby przełom. Z perspektywy Gdańska, który nagle po wojnie przestaje być wolnym miastem Gdańsk, a zaczyna być częścią Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, niezwykła przemiana społeczna i kulturowa. Większość mieszkańców Gdańska przed II wojną światową to jednak byli Niemcy. Oni w znakomitej większości przenieśli się na tereny nowych granic Niemiec, właśnie powojennych, a do samego Gdańska napłynęła ludność polska, Polacy po prostu, zajmując poniemieckie domy. Hahnemann urodził, wychował się w wolnym mieście Gdańsku, czyli zupełnie innym miejscu niż to, którym stał się Gdańsk po II wojnie światowej. Był profesorem anatomii na Uniwersytecie Medycznym, więc szanowaną osobistością w mieście. Poznajemy go, kiedy ginie jego narzeczona i tutaj powieść nam się tak naprawdę rozwarstwia. Z jednej strony mamy historię człowieka, którego okoliczności życia tak drastycznie się zmieniają. W tej nowej rzeczywistości próbuje się on odnaleźć od tej strony psychicznej i emocjonalnej. Ma dużo refleksji na temat tego, jaki jest sens życia, czym jest samobójstwo. To nie są jakieś bardzo, nie wiem, depresyjne klimaty, ale jednak dosyć mocno autorefleksyjne i poważne. Mimo że do jego domu wchodzą Polacy, jakby zajmują ten dom, tak jak Polacy zajęli po prostu domy po niemieckie, on nie zamierza się z Gdańska wyprowadzić, zostaje w tym mieście, co oczywiście prowadzi do wielu nieoczywistych sytuacji w tej nowej, jednak polskiej, co więcej PRL-owskiej rzeczywistości. Druga warstwa to ta warstwa perspektywa polska, ponieważ okazuje się szybko, że narratorem całej tej opowieści jest chłopiec, który jest synem ludzi, którzy wprowadzają się właśnie do domu, w którym zostają samego Hahnemanna. Czytając, byłam absolutnie oczarowana językiem, jakim pisze Stefan Chwin. Jest to taki język bardzo wyrafinowany, to jest tak jakby, jak macie wino i macie słodkie, tanie wino, no to jest wytrawne, bardzo drogie wino. To jest taki typ powieści.
Jest to wspaniałe. To jest taka delicja, że tak powiem, z wysokiej półki. I dzięki temu, a to mi się wydaje zawsze ogromną wartością książki, jest ona absolutnie wspaniałą propozycją dla czytelnika. Oczywiście czytelnika wymagającego, czytelnika zainteresowanego literaturą, czytelnika szukającego piękna w literaturze, doceniającego także język i tak dalej, ale czytelnika w każdym wieku. Będzie to wspaniała lektura i dla osoby starszej, i dla osoby w średnim wieku, i dla osoby młodej. W moim wydaniu są też zdjęcia z Gdańska, takie archiwalne zdjęcia z samego Gdańska, więc jeżeli w ogóle ktokolwiek z Was z Gdańskiem jest związany, no to myślę, że jest lektura w ogóle obowiązkowa. Po drugie, w sierpniu rozpoczęłam i jeszcze jestem w trakcie czytania powieści pod tytułem Imię Róży Umberto Eco. Wspominałam o niej w Klasykach Literackich, w filmie pod tytułem Klasyki Literackie, których jeszcze nie przeczytałam. I to jest taki totalny klasyk literacki, który od lat, naprawdę od kilkunastu lat miałam na swojej liście. Nie jest to książka cienka, właśnie trochę wolno się w związku z tym czyta, dlatego jestem dopiero w połowie, chociaż naprawdę się wciągnęłam. Jest to powieść, dzięki której Umberto Eco w ogóle zyskał sławę jako pisarz w świecie literackim, no bo był dotąd i jest zresztą, już nie żyje, ale przez całe życie był naukowcem, mediewistą, zajmował się średniowieczem i właśnie w średniowieczu ma miejsce akcja Imienia Róży. Jest to historia wielu mnichów, ale przede wszystkim dwóch mnichów, Wilhelma i jego pomocnika Azzo, którzy przybywają do pewnego tajemniczego opactwa gdzieś pomiędzy Francją a Włochami. Mają do przekazania jakąś wiadomość, zdaje się, od cesarza, dla opata tego opactwa właśnie i chcą się tam po prostu zatrzymać. Są w trakcie takiej wielkiej wędrówki. Przebywają w tym opactwie dosłownie kilka dni, 6-7. Nie wiem jeszcze, bo jestem dopiero w 50%, ile dokładnie. I akcja dzieje się tylko tyle czasu. To znaczy, to chodzi o kilka dni. Kiedy docierają do tego opactwa, opat prosi Wilhelma o rozmowę na osobności i mówi mu, że niedawno zginął albo zabił się, nie wiadomo tego, jeden z mnichów i prosi Wilhelma o zbadanie tej sprawy, o wyjaśnienie jej. Jednak już następnego dnia ginie kolejny mnich, potem znika. Okazuje się też, że nie żyje kolejny, i tak dalej, i tak dalej. Zadaniem więc Wilhelma jest dowiedzenie się, co w tak świętym miejscu się dzieje, że giną ludzie. Jaki to ma związek z biblioteką, z wielką biblioteką, która w tym opactwie się znajduje, a do której wszyscy mają zakaz dostępu? Bo mówi się, że no jednak wiedza jest bardzo, szczególnie ta heretycka, a w tej bibliotece są wszelkie możliwe księgi, bardzo niebezpieczna, więc nie można dawać do niej dostępu wszystkim. W tej książce niesamowity jest nie tylko język, nie ten realizm właśnie rzeczywistości średniowiecznej, ale także sama osobowości jakby tych mnichów. Wilhelm jest takim typem mnicha, trochę nonkonformisty, bardzo racjonalnie myślącego mężczyzny w średnim wieku, nie łudzącego się żadnymi tam cudami, magiami, ani religijnymi usprawiedliwieniami. Bardzo uczciwego człowieka, który nie ocenia niczego pod kątem szataństwa, herezji i tak dalej, ale raczej pod kątem tego, co tu faktycznie się wydarzyło. No, w przeciwieństwie do mnichów, których razem z Azzo zastali w tym opactwie, którzy są zdecydowanie takimi osobami patrzącymi, no, powiedzmy sobie tak, magicznie na rzeczywistość. Cała książka jest więc takim zestawieniem się tych dwóch jakże skrajnie różnych spojrzeń na życie. Oczywiście też w tej perspektywie na religijność czy wiarę, ale myślę przede wszystkim na dużo bardziej uniwersalne zjawiska podejścia ludzi do siebie nawzajem i do innych, wrogości wobec innych, akceptacji, szacunku. Niesamowite jest śledzenie dyskusji tego bardzo racjonalnego i konkretnego, ale także cierpliwego i takiego wsłuchującego się w drugą osobę Wilhelma z tymi zastanymi tam mężczyznami, którzy ewidentnie chcą różne rzeczy ukrywać, którzy nie chcą odpowiadać na pytania, zasłaniają się właśnie swoją pokorą czy tam uniżeniem. No i kroczek po kroczku widzimy po prostu ten świat, w którym wielkie słowa są no, wymówkami i bardzo wygodnymi
unikami. Co się za tym kryje, sama jeszcze nie wiem. Dowiem się, kiedy przeczytam kolejne 50%. Po trzecie, w sierpniu również zaczęłam czytać pierwszą część sagi Wiedźmin. Jak wiecie, przeczytałam już 2 tomy opowiadań i później przesłuchałam sobie ze 2-3 odcinki podcastu Czytu Czytu. Bardzo go Wam polecam w ogóle, właśnie o książkach, o literaturze. Właśnie na temat Wiedźmina. Niesamowicie wiele się dowiedziałam. Bardzo mi to otworzyło głowę też na wiele aspektów tych powieści. Dziewczyny i Magda i Kasia, które ten podcast prowadzą, Zwierz Popkulturalny i Katus Gikus, na pewno je kojarzycie, znają po prostu wszystkie jakby absolutnie najdrobniejsze elementy, okoliczności związane z Wiedźminem i w ogóle całą tą serię już czytały po 50 razy. Więc wow, można się bardzo wiele dowiedzieć, bardzo wiele to wyjaśnia. Po przesłuchaniu tego miałam taką ochotę na wrócenie do Wiedźmina, że szok. I powiem Wam, że dotarłam chyba do 65%. Jest oczywiście wiele fajnych wątków i także takich wątków, na które zaczęłam bardziej zwracać uwagę dzięki dziewczynom, dzięki ich podcastowi. Chociażby o taki ekologizm w Wiedźminie i na to, jak Sapkowski podkreślał właśnie wagę dbałości o przyrodę i o to, że ludzie jej nie szanują. Ale także są też takie wątki wykluczenia małych społeczności albo wykluczania społeczności niewygodnych dla ludzi właśnie w Wiedźminie, w tym świecie. Nawet jest taki fragment o getcie ławkowym dla nieludzi, że w szkołach czy na uniwersytetach właśnie ludzie zrobili getto ławkowe dla nieludzi. To w ogóle totalnie analogiczne do tego, co w Polsce było. Co więcej, jest w książce też taki cytat z jakiegoś właśnie króla wiedźmińskiego, z tego świata Wiedźmina, wiadomo. Nie mam nic przeciwko Wiedźminom. Niech sobie polują na wampiry, byleby tylko płacili podatki. To jest totalnie jakby przecież analogia do podejścia do w ogóle różnych mniejszości w Polsce cały czas. Ale jednak ten pierwszy tom, przynajmniej jakby w moim odczuciu, to jest historia drogi, że oni idą, potem są w jakimś miejscu, rozmawiają, ktoś jest chory, przewożą go, idą dalej, potem się przed kimś ukrywają, idą dalej. Trochę też to było we Władcy Pierścieni i chyba to trochę mnie zawsze nudziło w tych powieściach fantasy, ale chcę, żeby też to było jasne, chcę wyrazić tutaj swój głęboki szacunek oraz uznanie dla wszystkich osób, które lubią Wiedźmina, które mega się cieszą tą książką, dlatego że bardzo to szanuję i bardzo Wam zazdroszczę, no. Też bym chciała się tutaj fajnie pobawić i przeżyć fajną przygodę. Może też to nie był po prostu ten moment. Może wrócę do tego i jeszcze bardziej się jakby zakręcę na punkcie Wiedźmina i w ogóle dokończę tą całą serię. Ale także wychodzę z założenia, że nie chcę się do niczego super zmuszać na siłę, bo to niczemu nie służy. A może kiedy wyjdzie nowy sezon Wiedźmina na Netflixie, zakocham się na nowo, wrócę, przeczytam z jeszcze większą pasją, kto wie. No i tak to właśnie w sierpniu wyglądało. Takie oto przygody, doświadczenia. Jestem ciekawa, czy czytaliście jakąś z tych książek, jakie Wy macie zdania na ich temat, szczególnie jeżeli jest ono inne niż moje. A może przeczytaliście w sierpniu coś innego, co bardzo mi polecacie. Również będę wdzięczna za polecenia. Do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Was na mojego Instagrama oczywiście. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to dobrze wiecie, co teraz zrobić. Dać łapkę w górę albo kliknąć subskrypcję. To podpowiadam. Do zobaczenia za tydzień.